No hejka moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Nauczyłem się w końcu odpalać te animacje i kontrolować sobie kamerę, więc chyba, że to dodali w ostatniej wersji. No nie wiem. W każdym razie słuchajcie, od ostatniego razu troszeczkę pograłem, żeby wygrindować rzeczy, które będziemy potrzebowali, czyli jakieś tam nadstopy i te sprawy. No i ogólnie była ciekawa sprawa, ponieważ spadły dwa meteoryty z czymś, co w ogóle mnie zdziwiło, bo było takie bombardowanie, że aż mnie meteoryt trafił dwa razy. Na szczęście miałem jedzenie, bo bym zginął dosłownie. HP mi spadło do zera, ale było takie bombardowanie, że latałem i zbierałem, bo sam nie wierzyłem w to, co leci. Patrzcie to. Ilość nadstopów, którą mamy, no uważam, że jest przepotężna. Także super, będziemy dzisiaj robili upgrade'y wierteł. No i dowiedziałem się również dzięki wam, że jest nowa fajna opcja, także dzięki za napisanie. Tutaj klikamy na przycisk i możemy sobie samochodzik pięknie, ładnie zabrać ze sobą do ekwipunku. I właśnie przy okazji wpadło nam ulepszenie jedno i wpadło nam ulepszenie takie fajne jak, tylko to znajdę, nowy podgrzewacz, więc trzeba to będzie ogarnąć. Mamy też, jak już wcześniej pamiętacie, nowe wiertło. Także z tym sobie będziemy działać. No i tak, właśnie. Przeniosłem ekrany, może wam od razu pokażę. Tu jest główny ekran z... Wróć, nie z terraformacją, ja chyba pomyliłem się i to miał być postęp. Więc weźmiemy jeden krzem. Tak, tak, zdecydowanie to miał być tutaj postęp. Ja się pomyliłem, jak to tworzyłem. Tak, i mamy już mech w pełni, 17,5% do flory, także całkiem fajnie. No i przeniosłem na górę te nasze... wszystkie ekrany, tutaj mamy biomasę, tutaj mamy jakiś tlen, te sprawy. Tu przeniosłem biurka na razie, te chyba zdemontuję w ogóle, bo na chwilę obecną nie są mi w ogóle potrzebne. No i tak, troszkę upiększyłem środek, jak widzicie pododawałem te nasiona, tuska, jakieś tutaj gablotki, które znalazłem, te sprawy. No i warzywniki, ogarnąłem warzywniki, jak widzicie trochę ich teraz mamy, więc wzrost wszystkiego jest... no poczwórny, oprócz grzybów, ponieważ nie znalazłem czwartego nasiona nigdzie na razie, ale podejrzewam, że to kwestia czasu. Tak poza tym, czy ja coś znalazłem? Parę silników, ale to chyba, nie wiem, czy nie miałem już wcześniej. Być może miałem, nie wiem. Poprzenosiłem jakieś nawozy tutaj, jak widzicie. Także jest spoko. Odstawmy może to żelazo, które nie jest w sumie potrzebne do niczego. Zjedzmy sobie to. Weźmy sobie nowe pożywienie. No i tak, ogólnie polatałem, jak widzicie tutaj też dodałem kwiatki, jakieś światełka, których być może wcześniej nie było. Jest chyba trochę ładniej, trochę przestrodniej, trochę więcej światła, także wydaje mi się, że jest lepiej. No i ogarnąłem te generatory, na razie wygląda to tak, być może to jakoś jeszcze będziemy rozbudowywać, przebudowywać, kto wie. W każdym bądź razie, udało mi się, jak sobie latałem tu po okolicy, wylecieć na górę, centralnie tutaj. Więc zaraz wam pokażę, bo znalazłem tam coś, czego poszukujemy. Też zresztą napisaliście mi, gdzie można znaleźć, mianowicie mam na myśli zeolit, że on podobno no praktycznie wszędzie leży, że można go znajdować bez problemu, ale ja sobie tak tu latałem po tych skałkach, no i tak puf, 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 po górze, nie wiem, czy w sumie tak można jakby latać, no ale wyleciałem sobie dokładnie, no tutaj, nie? I patrzcie, co tu jest. Tu jest zeolit, więc zbieramy sobie oczywiście zeolit. Jego tu chyba było więcej nawet i okej, skrzynki to nie widziałem, więc zaraz sobie zobaczymy, co w niej jest. Jest tu więcej zeolitu, więc super, zobaczmy, co ma skrzyneczka. Nasiono grzyba, dobra, szukam, mikrochip, super, siarka, pręd irydowy, nasion na razie nie potrzebuję, aktywator mnożnika ciepła, dobra, fajnie, będziemy mogli pomnożyć ciepło jeszcze bardziej, jak wstawimy nowe podgrzewacze, więc super. No i więcej zeolitu, tutaj w ogóle rosną jakieś roślinki, jak widzicie, takie coś a la grzyby, także już się robi tu ciekawe, w ogóle nie wiem, jak tu się inaczej wychodzi, czy w ogóle da się tu jakoś inaczej wyjść, ale ten zeolit, który zebraliśmy, przyda nam się, zaraz wam pokażę do czego. Będziemy sobie robili, o, jeszcze jedna skrzynka, to też bierzemy, czemu by nie. Co w niej mamy? Nawóz, bierzemy kolejny... nasiona też bierzmy, siarka, zawsze się to przyda. Wiem, że mogę te skrzynki demontować, ale uwierzcie mi, nie chce mi się ich demontować i wracać i robić z nimi porządku. To chyba wszystko, jak chodzi o ten zeolit, który tu był. I ten zeolit wykorzystamy sobie do stworzenia pewnego modułu do naszego samochodu. Jejku, jak się zrobiło mega zielono. Który pozwoli nam na ciekawszą eksplorację, tak mi się wydaje. Bo też dzisiaj się wybierzemy, myślę, gdzieś, jak już ogarniemy te wszystkie rzeczy. Dobra. Bo odstawiamy sobie te rzeczy. Tak, wiem, że się powtarzam, musicie wybaczyć.
Irydu już troszkę mamy, siarki wszystkiego, powoli, powoli robimy sobie zapasy. Wstawmy od razu to nasiono grzyba do naszego warzywnika. Chyba tutaj nam brakowało, jak dobrze pamiętam, dokładnie tak. To już jest w ogóle gotowe, 97%, więc prawie. Wolne te warzywniki są, dlatego zrobiłem ich po parę, bo będziemy to wszystko potrzebowali do jakichś nawozów, nasion i tego typu rzeczy. No bo tego naprawdę dużo schodzi, tak mi się przynajmniej wydaje, że tego dużo schodzi, bo cały czas to zużywamy tak naprawdę. Dobra, podstawiamy wszystko, co niepotrzebne, jeszcze siarka na miejsce, zaraz zobaczymy, aha, siarki mam full. Dobra, no to siarka leci tu na razie. I zeolit, czy ja mam gdzieś, mam skrzynkę na zeolit. Super, odblokujmy sobie schematy, zobaczmy, co ciekawego nam dojdzie. I schematy mamy tutaj, także ciach, raz. Zwiększenie zapasów w pojeździe, gier drugi i satelita GPS poziomu trzeciego. Polecimy sobie też zaraz zobaczyć, co ona wymaga ciekawego. Tylko może się jeszcze napijemy, albo w zasadzie weźmiemy sobie wodę kolektora. Zobaczmy w sumie tą satelitę od razu i zaraz zrobimy sobie moduł do samochodu. Zapewne już wiecie, o co chodzi. Pręd nadstopu, no to nie, to tego jeszcze zdecydowanie nie mamy. I tak, to chyba będzie tutaj. Albo i nie tutaj, tutaj. A nie, czekajcie, wróć. Przecież samochód się tworzy przy tym nowym garażu, w sensie tu się tworzy te rzeczy. Co tu było potrzebne? Zobaczmy sobie. Odblokowaliśmy ostatnio ten mikrochip, nieograniczony tlen, czyli dwie kapsuły tlenowe, cztery zeolitu i będziemy mogli sobie jeździć samochodem, czyli dodatkowy ekwipunek tak naprawdę, który będziemy mieli. No i kurczę, mega sprawa, bo dzięki temu będziemy też mogli ten samochód sobie zabierać do ekwipunku i stawiać gdzieś, gdzie tam wejdziemy głębiej, żeby sobie ładować tlen. No nie wiem, czy to jest oszustwo, może nie, ale myślę, że mega fajna sprawa. Ogólnie porobiłem sobie też chyba wszystkie mikrochipy, które były lepsze. Na chwilę obecną no nic lepszego w sumie nie mam, ale jest jak jest. Dobra, ogarnijmy sobie samochód, gdzie tu się sterowało tymi mikrochipami. Tutaj. Trzeba sobie najpierw stworzyć oczywiście. I zobaczymy od razu, jak to działa. Mamy tu jakieś ulepszenia na zwiększenie prędkości. Tak, wybuchowy proszek. To chyba już zrobiliśmy, albo i nie. Zaraz zobaczymy. Zwiększenie zapasów. Wielkość ekwipunku. Wyposażenia to nas nie stać było. Jak dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy, co tam jest potrzeba. Może jeszcze to zrobimy. Dobra, wstawmy sobie tlen. I zarąbiście, tlen nam się ładuje w środku samochodu, więc nie potrzebujemy już tak naprawdę tych baz wypadowych. Dobra, zobaczmy sobie do zwiększenia prędkości mamy tier pierwszy. Co było potrzebne na to zwiększenie prędkości w ogóle? Na tier pierwszy. Prędkość była tutaj, ok, zeolit, czyli nas nie stać. Ale zwiększenie ekwipunku być może będzie nas stać. To wymaga zwiększenia zapasów poziomu pierwszego, czyli trzy materiały, bo jedno sobie zabierzemy. Nadstop. Okej, trzy materiały, czyli materiał, krzem, nadstop. Dokładnie coś takiego. Materiał, krzem, nadstop. Krzemy mamy tutaj. Materiały mamy tutaj. I nadstopów to mamy bardzo dużo, więc oczywiście zabieramy sobie może stąd, żeby to jakoś już powoli opróżniać z tych szafek. Ok, do tego potrzebujemy oczywiście 8 i jeszcze raz dwa razy materiału, ponieważ potrzebujemy z tego, co widzę, dwa te moduły tak, do zwiększenia ekwipunku. Ile jest obecnie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy 6, czyli całkiem sporo. To jest chyba 8 razy 6, tak, to jest dokładnie 48? Chyba coś takiego. Czyli super. Okej, zabierzmy sobie zwiększenie wyposażenia. Nie wyposażenia. Co ja zrobiłem? A gdzie reszta modułów? Wyparowała? Czy co się wydarzyło? Czy one gdzieś wypadły? Halo? Nie to. Ej, gdzie te moduły? Halo? Czy ja odkryłem buga? A nie, patrzcie, pojawiły się. Już myślałem, że one mi wyparowały po prostu, a tu się pojawiły, spoko. Czyli tak, zapasy bierzemy ze sobą, to wszystko niech się tam posortuje. Tworzymy jeszcze jeden moduł do zwiększenia zapasów. I teraz robimy tier drugi.
Czyli 48 slotów mieliśmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. O, skrzyneczka jest dużo większa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 razy 8, ok, 64, czyli zdecydowanie więcej. Będzie można dużo, dużo rzeczy zabrać. Czy jeszcze coś jesteśmy w stanie zrobić? Wydaje mi się, że zwiększenie wyposażenia byśmy byli, ale w sumie czy my to potrzebujemy do czegokolwiek na chwilę obecną? Chyba nie. Dobra, zajmijmy się w takim razie wiertłami. Trzeba będzie rozmontować wszystkie te wiertła i wstawić nowe. Co tam było wymagane do tych wierteł? Polećmy sobie zobaczyć szybko do naszej bazy. Czyli tak, wiertła. Co tu było potrzebne? 8 nadstopy, 6 nadstopów. Dobra, może najpierw rozmontujmy wszystkie te, które mamy obecnie. Zróbmy sobie tutaj miejsce. Ależ to jest głośne. I okej, okay, podstawiać trzeba rzeczy. Trochę tych wierteł mamy, także takie super mega proste to nie będzie w zrobieniu. Myślę, no będzie, ale no. Okej, okay, no tytanu niestety nie mam już gdzie wkładać. Więc chyba zacznę go po prostu wywalać, bo tego wszystkiego mamy już sporo. Przydałyby się większe skrzynki, ale kurczę, nie wiem, czy są większe. Byłoby fajnie. Dobra, ależ to jest głośne. Zabieramy wszystko. Skoro wszystko zabrane, to tak naprawdę tak, ale no kurczę. Nie wiem, gdzie to wkładać, wiecie, to już kompletnie... Dobra, powkładam na razie do innych, że tak powiem, rzeczy. Aluminium chyba jeszcze tu częściowo wejdzie. Resztę odstawiamy, odpinamy sobie to i bierzemy wiertełka nowe. Ile my osmu mamy? To jest też dobre pytanie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, zrobimy cztery takie wiertła. Do tego 6 nadstopów na każde potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeszcze jedne nam wejdą. Także bierzemy full. I cztery takie wiertła. Jestem ciekawy rozmiaru tego, bo... Też pisaliście mi, żebym się nie przestraszył. Ale nie, nie jest kurczę źle. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, wstawiamy jedno. Oj, mogłem od razu zrobić to partiami. Okej, okay, i potrzebujemy jeszcze 6 nadstopów na jeszcze jedno wiertełko. W sumie to moglibyśmy je tak ułożyć fajnie koło siebie. Czemu by nie? Więc weźmy sobie jeszcze 6 nadstopów. Dokładnie tak. No, trochę to schodzi, muszę przyznać, ale chyba mocno nam przyspieszy terraformacja z tymi wiertłami. Tak mi się przynajmniej wydaje, że one sporo dają. Więc dobra, wstawiamy sobie tak. I tu jeszcze, aha, tu nie wstawimy, bo skała nam przeszkadza. No, już kurczę. Jest to problematyczne, muszę przyznać, więc może tą przesuniemy delikatnie. Kurde, teraz będę się... walory, że tak powiem, estetyczne bawił, kiedy tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Dobra, niech będzie coś takiego, co by stało. Cztery takie wiertełka, myślę, że to da już dość dużo. Zresztą możemy nawet zobaczyć, ile teraz mamy tego wszystkiego. To też nam chyba zwiększały te wiertła ciśnienie bardzo znacząco, bo 13, a tutaj mamy 367, także... No i ciepła, razy 100 chyba, dokładnie. Tak mi się wydaje, więc jak to teraz wygląda? Ciśnienie 60 tysięcy, ciepło 20, tlen 7, więc jesteśmy do tyłu z tlenem. Biomasa już nawet, że fajnie przerasta, 28 ton, więc wygląda to dobrze. No i chyba trzeba jeszcze wymienić podgrzewacze, tylko co wymagają te nowe? Wybuchowy proszek, pręt irydowy, jeden odzyskamy. Więc tak, podgrzewacze trzeba też rozmontować. Wydaje mi się, że no chyba, że będziemy je trzymać, te, które mamy w sumie. Trochę to też energii zużywa, właśnie jak my z energią stoimy, to też jest bardzo ważne. Trzeba będzie się przyjrzeć, jak my wyglądamy z energią, bo może być dość słabo. I trzeba będzie jeszcze generator postawić, chociaż ja tego generatora jednego jeszcze dołożyłem, 368, więc nie jest źle. Dobra, zostawię na razie te podgrzewacze. Zróbmy sobie w takim razie nowy. I to jest coś dużego, więc mi się wydaje, że to też będzie trzeba trzymać na zewnątrz. Znowu idą nadstopy, więc zróbmy sobie może tak po 3, czyli zróbmy sobie też 4 takie podgrzewacze. Potrzebujemy do tego prętów irydowych. Okej, okay, idealnie mamy. I wybuchowych proszków. Tego chyba nie mamy, więc trzeba będzie zrobić. Ale składniki na wybuchowy proszek jak najbardziej już posiadamy, więc... 4 wybuchowe proszki, czyli 4 irydy. Czy 4, ten iryd, kurczę, cały czas nas prześladuje.
Okej, czyli jednej siarki oczywiście zabraknie w tworzeniu, w procesie tworzenia. Okej, i jeszcze jedna siarka, będzie proszek i można stawiać 4 podgrzewacze. Jeszcze nie wiem, gdzie je postawię. Nie chciałbym też tutaj robić takiej, że tak powiem, masówki i wszystkiego stawiać koło siebie. Zobaczmy w ogóle, czy to jest, no tak, to jest duże, czyli tak jak myślałem, to się zapewne, tak jest, stawia na zewnątrz. No i gdzie te podgrzewacze, co? No myślę, że chyba gdzieś tutaj, koło wierteł, wstawimy. Więc 4 takie podgrzewacze oczywiście potrzebujemy. Chciałbym je, powiedzmy, że w miarę możliwości równo i koło siebie, żeby to wyglądało, bo lubię jak wygląda. A przy okazji wstawimy sobie tu ten optymalizator, jeszcze jeden. Z energią, jak widzę, jest jeszcze ok. Zaraz zobaczymy, jak nam zaczęło przerastać teraz ciepło. To też daje trochę ciśnienia, co ciekawe. Podobnie jak wiertła. I jak wygląda teraz ciepło? 73 tysiące, więc jest super. A zaraz jeszcze wrzucimy optymalizator, bo mamy, jak widziałem, do tego jeszcze mnożnik jeden. Więc mnożnik sobie możemy zabrać. I teraz tak. Jak się robiło ten nieszczęsny optymalizator? Ok, czyli robiło się go w sposób upierdliwy. Wszystko mam na niego, na pewno, to na pewno jest. Wątpię, żebym jakieś braki miał. Jeszcze tak, 2 razy iryt i pręt uranowy. Czy ja posiadam? Nie posiadam uranu, więc nie mam prętu uranowego. Trzeba będzie poszukać. Ok, czyli wiecie co? Zróbmy inaczej. Ja sobie odstawię te wszystkie rzeczy na chwilę obecną. Zrobimy po prostu, zabierzemy ten aktualny, który mamy, przepniemy go do tamtych podgrzewaczy. Myślę, że to da większy efekt, zdecydowanie powinno dać większy efekt. Więc zabieramy to. Czy ja chcę? Nie, no ja chcę zdemontować. O, to. Więc zabieramy optymalizator, wstawiamy go sobie tutaj do podgrzewaczy. On chyba 5 maszyn naraz obsługiwał. Tak, zaraz sobie zresztą zobaczymy. Ciach. No nie pamiętam. 5 maszyn. Ok, czyli w teorii jeszcze jeden taki podgrzewacz byśmy mogli wstawić. I to by nam nawet, że chyba coś dało. Tylko czy ja też to tak chcę robić? Dobra, zróbmy ten jeden wybuchowy proszek. Weźmy jeszcze 3 nadstopy. Wstawimy sobie jeszcze jeden taki podgrzewacz, żeby to znacząco przyspieszyć. 2 pręty irydowe. To wiecie co? Ja chyba zdemontuję te 2 podgrzewacze. Tu się nam też odblokuje trochę miejsca. Nie w sumie potrzebnego. Dobra, odstawmy to wszystko tutaj. I wybuchowy oczywiście proszek. Już to fajnie by było mieć możliwość kraftowania rzeczy automatycznie, ale do tego jeszcze chyba daleka droga. Ok, wstawimy sobie jeden i zobaczymy, jaki teraz będzie przyrost terraformacji. No i potem oczywiście udamy się na jakąś wycieczkę, popatrzeć po okolicy, co ciekawego. Okej, gdzie ja to muszę postawić, żeby to cupało? Chyba muszę to delikatnie poprzesuwać wszystko. Dosłownie delikatnie poprzesuwać. I tu jeszcze jeden i powinno być bajka. Wszystko złapało, świetnie. 5 podgrzewaczy, było 73 tysiące, z tym, że zabraliśmy optymalizator z tych podgrzewaczy, zdemontowaliśmy te 2, zobaczmy, jak to teraz wygląda, bo myślę, że przyrost będzie duży. 329 tysięcy, no to chyba jest zdecydowanie więcej niż było, tak mi się wydaje. Czyli tak naprawdę do tyłu jesteśmy tylko i wyłącznie z tlenem na chwilę obecną, a tlen no to głównie jakiś rozsiewacz kwiatów, jakieś generatory glonów, w sumie glony dużo dają, to też dużo daje, no tylko to jest, kurczę, wszystko bardzo kosztowne, no i biokopuła. No ale też moglibyśmy tak naprawdę wysyłać rakiety kolejne, bo czemu by nie, które nam oczywiście dają jakiś mnożnik tlenu, ale chyba takiej rakiety jeszcze nie mamy, więc to jest pewnie kwestia czasu, zanim to się odblokuje. Jeszcze tak na szybko bym chciał zerknąć, jaki mamy procent. 38 flory. I jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, to co my zaraz odblokujemy. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Dobra, z tlenem jest lipa, no tu nic nie poradzimy.
żeby to odblokować bardziej. Z ciepłem już mocno lecimy. Następnie jest generator fuzji jądrowej. To się może przydać. Z ogólną terraformacją, okej, informacje orbitalne, rakieta rozsiewająca nasiona i to daje właśnie tlen. 650 MT. To myślę, że niedługo to osiągniemy. I ciśnienie niedługo ekstraktor gazów. Okej, potem mamy ekstraktor rudy poziomu drugiego i trzeciego, także super. A jak to wygląda tutaj? Niedługo będzie warzywnik poziomu drugiego. Czyli będzie co ulepszać. No a do ulu jeszcze trochę nam brakuje. Dobra, odepnijmy sobie to. Jeszcze tak tylko zerknę na pewno, czy wszystko tutaj zbudowałem, co potrzebowaliśmy. Ale chyba tak, chyba nie ma nic lepszego. Jakiegoś wege modułu nowego nie mamy, zdecydowanie. Nie wiem, czy jakiś dalej jest w ogóle przede wszystkim. No ale okej. Okay. Jeszcze zerknijmy tylko energia. 101 kW, słabo, więc trzeba będzie jakiś uran znaleźć. Słuchaj, pozbierajmy sobie od razu plony nasze, bo czemu by nie? Trzeba to na bieżąco opróżniać, żeby sobie rosło, a my będziemy gromadzić tym samym sobie zapasy, 87%. Jeszcze to wszystko rośnie. Możemy sobie coś tam zjeść, żeby uzupełnić. Okej, okay, i tu się zaczyna robić problem z jedzeniem. Na razie wiecie co, będę to po prostu odkładał tutaj. I zabierzemy sobie jeszcze wodę i lecimy na jakiś wypadzik. I tak się zastanawiam, wybierzemy się chyba, wam powiem, w tamtym kierunku, tak jak były te kaniony. I zobaczymy, co tam jest tak naprawdę, bo tam nas jeszcze tak na dłuższą metę nie było. Więc myślę, że to będzie fajna sprawa, żeby się tam wybrać. Samochód mamy, tlenu mamy nieskończoną ilość tak naprawdę dzięki niemu. No i też możemy go ze sobą zabierać, ma spory ekwipunek, także pomoże nam. Głównie czego szukamy to oczywiście uranu, prętów uranowych. Jeżeli by się udało znaleźć jakąś jaskinię z uranem jeszcze, co podejrzewam nie będzie proste, bo jedną już mamy, ale czy to jest tylko jedna, tego nie wiem. Bardzo bym chciał wiedzieć. Ale to autko jest mega, mega fajne, mega super, że to dodali, jestem bardzo zadowolony z tego powodu, bo ułatwia to sprawę, naprawdę ułatwia to sprawę. Okej, tu jest nasz pszczółek i tu był gdzieś zjazd w dół. Okej, tu w ogóle rzeczka sobie płynie. I tu jakiś wodospad się pojawił, więc no tu może niekoniecznie chcemy się znaleźć pod tą wodą. Fajnie jakby tam była możliwość jakiegoś przejazdu na drugą stronę. Widzę, że tu jest jakiś coś, co mogłoby sugerować, że da się tu wjechać. Więc w sumie wjedźmy. Bo czemu by nie? Chyba się da. Albo nawet nie. Dobra. Inaczej. Zabierzmy sobie to. Skoczmy sobie ręcznie tutaj na górę. Zobaczmy, co tu jest. Jest jakiś wodospad. Okej, mamy skrzynkę pod sobą. No to spadłem. Są jaskinie. Mamy ekstraktor gazów już odblokowany. Silnik, uran, nadstopy i... Dobra, weźmy to. Czemu by nie? Tu możemy sobie wlecieć dalej. Czy tu coś jest? Tu coś jest. O kurczę, jesteśmy nawet całkiem wysoko, muszę przyznać. Dobra, tu jest całkiem sporo tego terenu, więc na pewno się tu musimy rozejrzeć. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić cięcia i po prostu w momencie, kiedy znajdę coś ciekawego, to wtedy wam to pokażę. Czy coś za wodospadem się znajduje? Bo często tak bywało, że jednak wodospad, to wiecie, w grach lubiało być tak, że coś za nim jest, po prostu, no nie? Ale chyba tutaj w tym przypadku tak nie ma. No dobra, platujemy dalej, widzę jakieś jaskinie ciekawe, coś tu się świeci, jest skrzyneczka. 2 tornożnika tlenu, dobra, to już wiem, co będziemy robić. Plastik, aluminium, iryt, nulna, nie wiem, czy to jest jakieś rzadkie, weźmy. Widzę tu dużo jaskiń. Bardzo dużo jaskiń i... Zastanawiam się, czy mi się dźwięk nie zbugował. Czy to... Okej, co to w ogóle jest? Kwarc kwazarowy. Okej. Tak, chyba ten wodospad się tak tłucze. Postawmy sobie tu samochód. Tak, żeby nam przypadkiem nie spadł czy coś. Okidoki. I tu jest kolejna jaskinia. Co jest tutaj? Kwarc blazarny. Wow. Widzę skrzynkę, jak widzę skrzynkę, nawet 2 skrzynki widzę. Co my tu mamy? No w sumie nic ciekawego.
takie rzeczy mało znaczące i gdzieś jeszcze była druga, tak jest. Więcej nadstopów, więcej uranu, super. I tu jest kolejny jakiś kwarc pulsarowy, to tego już chyba mamy. Dobra, no to myślę, że to jest mega odkrycie. Jakbym wiedział, że to tu jest wcześniej. Ej, tu jest jeszcze jedna jaskinia z tym kwarcem, patrzcie. Chyba, że to jest ta sama. Może to być ta sama. Okej, okay, no to tu trzeba się zdecydowanie rozejrzeć. Na razie tych kwarców nie zbieram, bo jeszcze tu wrócimy, a chcę pamiętać, gdzie one będą. Nie wiem, czy ekstraktorami da się je wydobywać, liczę, że tak. Odstawmy sobie to wszystko, czego nie potrzebujemy. I może się przejedziemy tutaj dalej od razu. Nie będę robił cięcia nawet jakiegoś, tylko z wami się tu przejadę. Strasznie się tłuką te wodospady, muszę wam przyznać, i chyba sobie przyciszę grę delikatnie, bo... Tak. Żeby one nie były na tyle głośne. Jest kolejna skrzyneczka. Pręt, bioplastiki. To już jest mało ważne. Czy tu coś jeszcze jest? No nic, jedziemy dalej. Grunt to, żeby później wiedzieć, jak wrócić. Jest jakaś jaskinia, więc ją sobie chyba też odwiedzimy. Tam widzę więcej tego kwarcu. A co jest tutaj? Wygląda jak uran. Kolejna jaskinia z uranem. Świetnie. Dobra, to mamy dwie jaskinie z uranem, czyli jednak są. Jednak są dwie. Także świetnie. Wow. Tu mnie chyba jeszcze nie było. Tu mnie chyba jeszcze zdecydowanie nie było. Mam nadzieję, że ta gra nie jest za głośna, bo... No takie jakby odczucie jakby... Była głośna, ale nie wiem, ja się mogę mylić. W sumie wiecie co, może ja sobie to podgłoszę, bo to było dostosowane pod nagrania, a nie chcę, żeby później były jakieś akcje. Dobra, to mamy uran. Ja sobie pewnie część go tutaj wydobędę. Zobaczmy jeszcze dalej, co jest. Widzę, że jest następna jaskinia z tym... Z tym kwarcem. Kusimy delikatnie. Trzeba się tu wjechać. Chyba się da. Teraz tam zlecimy, zobaczymy, co tam jest. Okej, okay, nie da się za bardzo, ale widzę chyba kolejną skrzynkę. Chyba, że to jest kobalt. Dobra, przejedźmy. O, może w ten sposób. Samochód jest ciężki w kontroli wbrew pozorom. Jest skrzyneczka. Dobra, no to bierzemy skrzyneczkę, czemu by nie? Dwa mikrochipy. Super. Super, super, wszystko to się przyda. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Tam mnie ciekawi, co jest, ale patrzcie, jest kolejna jaskinia z tym kwarcem. Kwarc pulsarowy. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. A tu proszę bardzo. No to ten wypad chyba zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych. Czy tu coś się znajduje? Okej. Okay. Lazarny. Ja tu byłem. Ja wam powiem, że ja już się pogubiłem kompletnie. Nie wiem, czy tu byłem. Chyba mnie tu nie było. Tam coś jeszcze jest, patrzcie. Wow. No powiem wam, że... Ja jestem w szoku, co tu jest w tej grze. Ile ja rzeczy w ogóle nie odkryłem. Kwarc blazarny. A to co? Czy to jest jakiś kolejny kwarc? Solarny. Tego też nie miałem, prawda? Wow. No dobra, no dobra. No to tu jest jeszcze więcej rzeczy do odkrycia niż mi się wydawało. Super. I teraz pytanie, czy ja będę wiedział, gdzie jest mój samochód. No tu się można chyba pogubić. Ale liczę, że jakoś stąd wyjdę. Tam jest jeszcze przejazd. Dobra, samochód jest tu. Po tej wodzie chyba dało się też jeździć, więc... Przejedźmy się, zobaczmy, co tu jest. Mamy chyba jakiś deszcz meteorów albo burzę piaskową. No tu mnie na pewno nie było. Tutaj nie... Tam jest jakiś wrak chyba. Zaraz się tam przejedziemy. Chyba zwykła burza piaskowa. Ale już mamy prawie 30 minut odcinka, także wow, jak to leci. Zobaczmy, co tu jest. Czy to jest coś zasypanego, bo wygląda, jakby to było zasypane. Trzeba się tu jakoś wejść. Zobaczmy. Tak, to jest zasypane, więc nie bardzo. Nie da się tu wejść, niestety. A szkoda. Więc przejdźmy się, a właściwie przejedźmy się jeszcze tutaj. Zobaczyć, co tu jest, bo tutaj mnie na pewno nie było. To jest dla mnie kompletnie nowy teren, nawet nie wiem, jak się tu dostać. Już będę jechał na tej kamerze, bo...
Powiem wam, że bardzo mnie to ciekawi. Okay, napijmy się wody. My to możemy do auta wszystko odstawić ponownie. Patrzcie, ile rzeczy możemy teraz pomieścić, to jest mega. Mogłem w sumie zabrać jakieś jedzenie i wody więcej na ten wyjazd. Wow, no naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Coś chyba spadło. Ale nie wiem kompletnie gdzie. Bo coś wybuchło. Okej, tędy możemy wrócić do bazy, co ciekawe. To jest właśnie dobre pytanie. Gdzie my jesteśmy? Zobaczmy, czy w ogóle jak wracamy do bazy, to w którym my kierunku jedziemy, bo... Okej, czy to jest za tym wrakiem? Ja tu byłem. Jakim cudem ja nie wiedziałem, że to jest tutaj. Ja może tutaj nie zaszedłem jeszcze, ale widzę, że coś chyba tutaj mamy. Jakiś mini wrak, coś w ten deseń. No, jakaś satelita jakby. Coś tu jakby spadło. Wrak, co? Ej, wrak się da otwór. Kolejny mnożnik tlenu i rakieta rozsiewająca nasiona. Okej, powiem wam tak, lecimy zaraz robić upgrade. I tak, rzeczy, które tu poodkrywałem, są dla mnie totalnym szokiem. Jest tego dużo. Będę musiał w te tereny się wybrać, porozglądać wszędzie tak naprawdę i no kurczę, zobaczyć, co tam można potworzyć. Czy to jest zeolit? Patrzcie. I to rzeczywiście rośnie wszędzie. Dobrze, dobrze mi ktoś napisał w komentarzu. Także bardzo ci dziękuję, kochany, za taką w sumie drobną podpowiedź. Mam wrażenie, że coraz więcej roślin mamy powyrastanych na powierzchni. Ciekawy jestem, gdzie to prowadzi. Tu mamy jakby jakieś... Patrzcie, czy wam to nie wygląda, jakby ktoś to zbudował, takie łuki? Okej, tu kojarzę, gdzie jesteśmy. Tu była taka rzeczywiście burza jakby piaskowa, coś w ten deseń. Wiem, że była tam skrzynka. Widzę kolejny zeolit, który oczywiście jak najbardziej zbierzemy. No czemu by nie? Też dużo rzeczy podblokowaliśmy. Czy zeolit rośnie na roślinności? To jest też dobre pytanie, bo tak to wygląda. Jakby on rósł na właśnie jakichś roślinach. Jest wrak, jest jakiś duży wrak, który mnie bardzo ciekawi. Ale jeszcze najpierw bierzemy sobie skrzyneczkę, bo tu mogą być ciekawe rzeczy. Są zwykłe skały. Myślałem, że jakiś bioplastik czy coś. Aktywator mnożnika ciśnienia, tego też na pewno nie mamy. Zabieramy wszystko. No to ten wypad już jest tak udany, że takiego jeszcze nie mieliśmy. Coś widziałem, czy? To był kobalt. Coś leci, patrzcie. Ale co leci? Bardzo dobre pytanie. Coś leci? Czy to są znowu nadstopy? Patrzcie, tu coś spadło i... W sumie to coś spadło, ale... Widzicie? Jakby się rozbijało na jakimś niewidzialnym... Jakieś pole siłowe tu jest, czy o co chodzi? Manipulator DNA odblokowaliśmy. Wow. Ile rzeczy mamy. Są jakieś pospolite surowce. O co tu chodzi? Patrzcie. Normalnie... Co tu spada? Aluminium. Tak, pospolite surowce to są. Są zwykłe chyba, zwykły deszcz meteorów, czyli w sumie nic, co by nas interesowało. Ale jak to jest teraz częste? Czyli... Oj, ja chyba się właśnie zablokowałem autem. Czy ja jestem w stanie jakoś z tego wyjść? Okej, to znikło, fajnie. I coś znowu odblokowaliśmy, jakąś wiadomość otrzymaliśmy, więc trzeba to będzie przeczytać zaraz. Ale mamy tu jeszcze wrak, kolejną skrzynkę, którą ja chcę zebrać. Nawóz, więcej nawozu, jakieś nasiona. Wszystko zabieramy. Wszystko się przyda. Dobra. Patrzcie, ile my mamy rzeczy. Już, pełny samochód. Dobra, zobaczmy, co w tym wraku. Czy tu się w ogóle da wejść? A, tu mnie na pewno jeszcze nie było. Coś tu... Okej, tak, tu mnie nie było. To już wiem na pewno, że mnie tu nie było. Ale nic tu nie widzę. Co tu jest? Co to jest w ogóle? Jakieś rzeczy, kolejna skrzynka. Okej, nawóz poziomu drugiego, pręty, więcej nadstopów. Oczywiście, że bierzemy. Wszystko się na pewno przyda. Skafandry. Fablo. Tego chyba nie mamy, więc bierzemy ze sobą. To się da jakoś dekonstruować? Chyba nie.
Tu się widzę, że da wejść na górę, ale tu na tej górze chyba nic nie ma, tu już byliśmy. Są skafandry, tu się jeszcze da przejść. Okej, okay. Mikroczip kolejny, bierzemy. Więcej proszku, nasion, to już tego chyba nie będę brał, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Ale widziałem, że jeszcze chyba da się tu przejść, czy... mi się wydawało. Okej, pręd nad stop odblokowaliśmy. Jest mikroszyb kolejny. Okej, możemy sobie podgrzewacz rozmontować, ale chyba nie ma potrzeby. Jest jeszcze skrzyneczka jedna. No dobra. No to słuchajcie, no... no ja już jestem zadowolony. Zdecydowanie możemy wracać. Już chyba nic nie będzie. Tu jeszcze widzę, że... się wlecieć, ale... o, to się da rozwalić, fajnie. Zobaczmy, co tu jest. Kolejna skrzynka. Próbka bakterii, bierzemy. To wszystko da craftować, ale nie jest jakieś takie proste w craftingu. Chyba wszystko, jeżeli coś pominąłem, to zawsze możecie napisać. Ja sobie to sprawdzę, gdzie ja samochód odstawiłem. Tutaj. Tam widzę kolejną skrzynkę. I już mam taki dylemat, czy po nią jechać. Wiecie co, chyba nie będę po nią jechał, bo... i tak już nie mam miejsca. Musimy wrócić. Blokowaliśmy masę nowych rzeczy, za które trzeba by się zabrać. Odcinek już ma 35 minut. Także, no co ja powiem, będę chyba wracał. Wezmę jeszcze ten zeolit, który tu widziałem. Oj, nie tutaj. Tylko tutaj. Tak. Trzeba odłożyć surowce. No i co, w następnym odcinku chyba mamy co do roboty. Jakieś aktywatory, dużo aktywatorów. Możemy optymalizatory porobić. Jasny kwint. Kolejna skrzynka, prawda? A nie, to jest ta, którą otworzyłem. Dobra, może rzeczywiście trzeba je będzie podemontować, żebym nie gubił się już w tym, co znalazłem. Dobra, zjedźmy tędy. Puf. Nie wiem, czy jestem kompletnie. Okej, okay, teraz już chyba wiem. Roślina! Kurczę, prawie ją przejechałem. Osiągnęliśmy chyba w ogóle poziom roślin, bo dostałem achievement. Nie wiem, do czego te kryształy w większości jeszcze są. Trzeba będzie to wybadać. Zapewne do jakichś craftingów cięższych, bo widzę, że powoli odblokowujemy takie coraz to cięższe rzeczy. Ale naprawdę tyle rzeczy, ile mamy teraz przy sobie, to jest dla mnie kosmos totalny. Że jednym wypadem po prostu... no zrobimy taki progres i pozapełniamy skrzynki. No bo inaczej się tego nazwać nie da. No i ten samochód z tlenem, super sprawa. Patrzcie, jest mega, mega zielono. I normalnie trawka sobie porasta. To jest fajne. Jakieś paprotki, jakby coś w ten deseń. To samo rośnie już. Dobra, ja chyba wiecie co? Odstawię ten samochód tu. I będę wszystko zrzucał. Więc co odblokowaliśmy, co będziemy robić? Co na pewno będziemy robić? Ekstraktor gazów. Okej, okay, to jest dość kosztowne. Manipulator DNA. Sporo energii zużywa. I chyba jeszcze jakieś, tak, ekrany z informacjami orbitalnymi. To zaraz sobie chyba to walniemy. Jeszcze tak na koniec dzisiaj. Ciach, będziemy chyba dzięki temu wiedzieli, jakie rakiety mamy na orbicie, jeżeli dobrze to rozumiem. Tak, mikrochip kompas jest potrzebny. Co ma na kompas potrzebna? Krzem, magnez, aluminium. Dwa razy. Krzem mamy. Podstawiajmy, kurczę, te rzeczy, bo... z ekwipunkiem jest ciężko. Krzem. Krzem, magnez i dwa razy aluminium. Tak, czyli mikrochip kompasu najpierw potrzebny. A i wziąłem chyba raz aluminium. Tak jest. I jeszcze raz krzem. I możemy zrobić sobie ekran. I ekran sobie chyba oczywiście walniemy u góry, żeby mieć podgląd. Tylko kurczę, gdzie go dać. Może ja tu powinienem jeszcze jedno biurko postawić? Może rzeczywiście ma to sens? Żeby jeszcze jedno biurko tu dać. Weźmy żelazo. I walnimy sobie to biurko... powiedzmy, że na razie tutaj. I informacje orbitalne. Dobra, ciach. Albo nawet, wiecie co, nie tutaj, tylko... co to moglibyśmy... o, coś takiego zrobić. Kurde, nie chcę przegiąć. Dobra, powiedzmy, że tu. Nie będzie mi to chyba w niczym przeszkadzało. Jakby jeszcze jakiś ekran był potrzebny. Mamy takie centrum dowodzenia. Jak to wygląda? Mamy 3 rakiety roślinne, 2 satelity, 4 rakiety
ochrony pola magnetycznego, więc trzeba by po jednej tej i tej jeszcze zrobić. No idzie to dość nierównomiernie, ale co poradzić. I zobaczmy jeszcze, co jest wymagane do zrobienia rakiety tej do tlenu z mnożnikiem. Co to wymaga? Silnik, nadstop, próbka bakterii mutagen. Kora drewna, mutagen. Czy my mamy odblokowane coś takiego jak mutagen? To jest bardzo ciekawe. A właśnie, będziemy mogli te pręty nadstopu porobić. Żeby tego nadstopu nie trzymać tyle w skrzynkach. Skafandry. Czy ja w ogóle dobrze mówiłem, że tego jeszcze nie mamy? Tak. Tego jeszcze nie mieliśmy. Super. Zaraz te mikrochipy jeszcze sprawdzimy, co one dają, bo trochę ich mamy. Tak jak mówiłem na koniec. Tylko to sobie podkładam. Czy ja mogę coś takiego jak mutagen zrobić? Mogę. Okej, okay, i to ten ekstraktor gazów do tego jest potrzebny. Tak czy siak musimy zrobić reaktor jądrowy, bo bez tego nie pójdziemy dalej. Więc mikrochipy. Weźmy z samochodu, tam jeszcze chyba parę było. Dokładnie, są jeszcze dwa. Posortujmy to. Okej. Okay. Całkiem sporo rzeczy będę to musiał pozrzucać i ogarnąć. Dobra, schematy. Zobaczmy, co nam się odblokuje. Światło poziomu drugiego do auta. Plecak odrzutowy poziomu trzeciego. Dekonstrukcja poziom drugi. Nareszcie. I wewnętrzna ściana. Nie wiem, do czego to jest. Okej, okay, czy to jest coś w stylu, że możemy sobie tu ścianę dostawić? Na przykład? Jeżeli tak, to spoko, bo biurka ogarnę. Dobra. Wszystko fajnie. Czyli dekonstrukcja poziom drugi pomoże nam... Oj, warzywnik też wskoczył. Dekonstrukcja pomoże nam rozwalać te... Okej, okay, nabój metanowy to wymaga. Te szafki. Z nich coś dostaniemy, zapewne. Ciekawego. I jeszcze plecak odrzutowy nowy mamy. I to pewnie będzie tutaj. Okej, okay, osmy nadstop wybuchowy proch. Ile to napędu daje więcej? 20. No to zrobimy sobie to oczywiście. Nie jest to trudny przepis. Ale to wszystko już w następnym odcinku. I ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, komentarza. No i co mogę powiedzieć, że mega dużo rzeczy dzisiaj udało się zrobić, odblokować. Także no pamiętajcie o tej łapce, subku, komentarzu i zachęcam do oglądania innych serii, jak i również następnych odcinków. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!